Bez zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i bezwarunkowej miłości, dziecko nie jest w stanie budować swojego poczucia wartości. Dlaczego tak się dzieje? No bo żeby dziecko próbowało różnych rzeczy, musi się odważyć i musi mieć akceptację rodziców. A to poczucie wartości jest budowane na zasadzie własnego doświadczenia. Doświadczam, próbuję, raz mi się udaje, innym razem nie, ale dostaję informację od rodziców, dasz radę, spróbuj jeszcze raz. Dostaję wsparcie, mogło ci się nie udać, ale no na tym polega człowieczeństwo, że nie zawsze wszystko nam się udaje i nie zawsze wszystko robimy tak, jak należy. A zwłaszcza za pierwszym razem, bo wielu rzeczy musimy się jeszcze nauczyć. I te dzieci muszą się tego nauczyć, więc takie przyzwolenie, za którym stoi właśnie miłość, właśnie poczucie bezpieczeństwa, powoduje, że dzieci mają ochotę sięgać dalej, umieć więcej, robić lepiej. Zaczyna w nich wzrastać coś takiego, co ja nazywam i psychologia zresztą też nazywa wewnętrzną nagrodą. Czyli te dzieci nie są zależne od nagród zewnętrznych, tylko bardzo często uczą się dlatego, bo interesuje je wiedza i cieszą się, że coś lepiej zrozumiały. Robią coś dobrze, bo sprawia im przyjemność, że posiadają nową umiejętność. Właśnie nauczyły się jeździć na rowerze, albo właśnie się nauczyły jakiegoś równania matematycznego, albo właśnie nauczyły się pomóc komuś, prawda? To jest wiele rzeczy, które musimy się uczyć i dzieci się z tego cieszą. Nie muszą dostawać za to ocen, ani nie muszą dostawać za to nagród materialnych, które oczywiście bardzo, bardzo nas motywują, ale mają taki wewnętrzną własną nagrodę, dzięki temu, że wcześniej otrzymały dużo, dużo miłości i że wcześniej dostały dużo poczucia bezpieczeństwa. Też nie boją się, są pozbawione takiego lęku, że właśnie nie mogę próbować, bo na pewno mi nie wyjdzie. Mają w sobie duży taki potencjał i taki pomysł, że wiele rzeczy jeszcze będą potrafiły, że będą umiały, że trzeba próbować, że dadzą radę. Nie mają takiego wewnętrznego krytyka, który najczęściej jest, można powiedzieć, że rodzice go w jakiś stopniu hodują w swoim dziecku, jeśli krytykują bardzo często, jeśli zawsze mówią, no nie dosyć to zrobiłeś, nie tak to zrobiłeś, mogłeś lepiej to zrobić. Jeśli bardzo często reagują lękiem, czyli mówią, uważaj, nie rób, nie ruszaj, nie wolno. Używają takich słów, bo są tacy rodzice, którzy głównie używają zakazów i nakazów. No to jeśli tak się dzieje, to wtedy takie dziecko nie ma możliwości doświadczania różnych uczuć, różnych działań. A wtedy takie dziecko jest bardzo lękowe. Podchodzi z lękiem do świata. Podchodzi z takim poczuciem, że może się coś nie udać, to może ja już nie będę na wszelki wypadek próbować. A jednak życie polega na działaniu, na zmienianiu sytuacji poprzez własne działania, na podejmowaniu pewnych wyzwań. I do tych wyzwań warto mieć poczucie własnej wartości i poczucie bezpieczeństwa.